poznamy zdobywców Nagrody Publiczności Grand Prix 17 Mazurskiego Lata Kabaretowego. Od środy na scenie Ełckiego Centrum Kultury 13 kabaretów walczy o śmiech publiczności i uznanie jury. Wczoraj o względy zabiegały grupy Szarpanina, Chyba i Róbmy Swoje. Gwiazda wieczoru to Piwnica pod Baranami. Wczoraj odbyły się również 5-minutowe występy konkursowe o Nagrodę Publiczności. Tematem tegorocznych spontanicznych skeczy było hasło Ełk tu wracam. Występy były świetne, twierdzą uczestnicy Mulatki. Mulatka jest to jeden z najsławniejszych festiwali kabaretowych w sumie na całych Mazurach, dlatego postanowiłam przyjść. Poza tym kabarety, które przyjeżdżają co roku na ten festiwal, to bardzo dobre grupy, mają ciekawe skecze i przyjemnie się ich ogląda. Bardzo fajna zabawa, uważam. Super czas na spędzanie wolnych chwil wakacyjnych w trakcie takiej pogody. Myślę, że ekstra. Fajna impreza. Generalnie przyjechałam tutaj z Międzyrzeca Podlaskiego. To jest bardzo dużo kilometrów stąd, ale bawimy się świetnie z mężem. Bardzo mi się podobało. Myślę, że to jest dobra szansa dla młodych uczestników. Mają szansę zaprezentować swoje talenty, a my mamy szansę je oglądać. I to jest to chyba jedna z lepszych rozrywek w Ełku na wakacje. Bardzo fajna atmosfera, śmiesznie było, publiczność bardzo rozbawiona. Bardzo mi się podobało. A czego brakuje na Mulatce? Ełckich kabaretów odpowiadają Piotr Gomulec z kabaretu Chyba oraz Marcin Pawłowski i Marek Juszkiewicz z kabaretu Szarpanina. Z tego co wiemy, to tutaj w okolicach nie ma kabaretu żadnego, więc jeśli chociaż kilka osób się zbierze zobaczyć, no to znaczy, że warto. Na razie jest 17 mulatka i nie ma kabaretu w Ełku, więc ja nie wiem do cholery, co oni robią na tych publiczności. Tak, że jak ktoś chyba lubi filmy, się nie podoba fajnie, po prostu. Fajnie, że jest jak kino, te kolonie podrosną. Kabarety, to fajnie, że jest taki festiwal i można sobie przyjść. Ale wiesz, zawsze ludzie przychodzą, mimo że na środek tygodnia na 17 i przychodzą zawsze, no to jakby chyba to się podoba jednak tu ludziom w Ełku. Fajnie, jakby jakiś kabaret powstał tutaj w tym Ełku. Tak, to było naprawdę bardzo fajnie. Nam zależy, żeby powstawał kabaret, a nie żeby było jak najmniej, no bo to bez sensu. No. Od kabaretu Euklides albo coś. Dziś na scenie Ełckiego Centrum Kultury wystąpią laureaci konkursu. Gwiazdą wieczoru będzie kabaret Hrabi.